Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa. Rudnik, gmina Sułkowice. Prosty odcinek drogi. I to właśnie tym prostym odcinkiem drogi jechał kierowca, który w sobotę, 2 lutego, potrącił 18-latkę na chodniku. Kierowca zatrzymał się, wysiadł z samochodu, ale po chwili z powrotem do niego wrócił i odjechał z miejsca zdarzenia. O finał tego wydarzenia pytam rzecznika myślenickiej policji Dawida Wietrzyka. Jakie czynności zaraz po tym zdarzeniu podjęła myślenicka policja? Jako że mieliśmy rysopis sprawcy oraz markę i kolor samochodu, od razu rozpoczęły się intensywne poszukiwania kierowcy, który spowodował wypadek. Na profilu facebookowym Policja Myślenice ukazał się również apel do mieszkańców, aby poinformowali, kto mógł być sprawcą tego wypadku. Apel ten rozprzestrzeniał się bardzo szybko, ludzie udostępniali tą informację, za co bardzo dziękujemy. Być może właśnie to przyczyniło się do tego, że sprawca wypadku zgłosił się w niedzielę do myślenickiej komendy. Co było prawdopodobną przyczyną tego zdarzenia? Prawdopodobną przyczyną było niedostosowanie prędkości do panujących warunków na drodze. Kierowca nie zdążył wyhamować przed zatrzymującym się przed przejściem pojazdem. Odbił na chodnik i potrącił 18-latkę. Sprawcą wypadku był 25-letni mieszkaniec Rudnika, nieposiadający uprawnień do prowadzenia pojazdu. Jakie zarzuty zostały mu postawione? Został mu postawiony zarzut spowodowania wypadku oraz ucieczki z miejsca zdarzenia. Za spowodowanie wypadku grozi do 3 lat pozbawienia wolności, a ucieczka z miejsca zdarzenia może zwiększyć ten wyrok nawet o połowę. Czy są informacje na temat stanu zdrowia poszkodowanej? Tak, poszkodowana jest w domu, jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Ma obrażenia nosa oraz złamany kręg. Teraz jeszcze apel do kierowców. Apelujemy o to, aby rozważnie jeździli, szczególnie w obszarach zabudowanych oraz w miejscach, gdzie są przejścia dla pieszych.